Najwyraźniej Michał Marek wraca do wysokiej dyspozycji. To zobaczyliśmy w dzisiejszym półfinałowym starciu z Konstraktem. Myślę, że do tej dyspozycji jeszcze dużo brakuje, ale cieszy ta pierwsza bramka na otwarcie wyniku, szczególnie w tak trudnym meczu. Więc mam nadzieję, że teraz będzie coraz lepiej i tych bramek będzie coraz więcej, a my dalej będziemy wygrywać i wygramy mistrzostwo. Pierwszy raz w tym sezonie pokonaliście Konstrakt. No tak się zdarzyło, no ale też trzeba powiedzieć, że tylko raz przegraliśmy. Pokonaliśmy Konstrakt, no powiedzmy w najważniejszym meczu, jeżeli chodzi o Puchar Polski, więc czasami lepiej raz wygrać, a konkretnie. Samo spotkanie jako takie niesłychanie zacięte, emocjonujące i trzymające w napięciu do samego końca. Dokładnie, no powiedzmy, że nie było za dużo futsalu, dużo więcej walki, biegania, piłek na aucie. No ale czasami tak trzeba grać, no te spotkania na najwyższym poziomie tak wyglądają. W finale Jagiellonia czy Red Dragons? Czy bez znaczenia? Myślę, że bez znaczenia. No każdy najbliższy mecz chcemy wygrać. No, czy to będzie Jagiellonia, czy Red Dragons, no i tak musimy wygrać, żeby zdobyć puchar. Czego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. W przedmeczowej zapowiedzi i przy okazji rozmowy z Tomkiem Kryzelem usłyszałem od Tomka takie zdanie, że o zwycięstwie, o awansie zdecyduje tak zwana dyspozycja dnia. Ale tak naprawdę to obie drużyny były dzisiaj wyśmienicie dysponowane. Tak, zgadza się. Myślę, że to był najlepszy mecz z tych w tym sezonie między nami. Najbardziej ofensywny. Było najwięcej sytuacji. Te poprzednie mecze to było takie bardziej badanie się, takie, żeby nie stracić bramki, a dzisiaj to już była taka otwarta gra i bez kalkulacji. Wydaje mi się, że po prostu dzisiaj zabrakło nam skuteczności i rekord to wykorzystał i tyle. I tylko w tym upatrujesz kwestii porażki 3-4 w Bielsku Białej? Wydaje mi się, że też za dużo trochę błędów w defensywie popełniliśmy. No i ciężko wygrać z rekordem, gdy się traci 4 bramki, nie oszukujmy się. W poprzednich meczach były te niskie wyniki, więc 5 bramek tutaj strzelić raz nam się udało, ale dzisiaj jednak za mało ofensywnie i za mało skutecznie. Dzięki za rozmowę. Dzięki. W powietrznej walce zastawnik, poprawka z powietrza Sendeckiego, poprzeczka tym razem. Nerwowo teraz Koroleszyn, gdyby przyjął piłkę, miałby pustą bramkę. I zaskakująco spod linii środkowej Wiktor López González. No powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem chyba najbardziej. I ruszamy w drugą stronę, Koroleszyn. Teraz Koroleszyn i strzał znakomity! Cóż za uderzenie, cóż za akcja reprezentanta Ukrainy, gracza bielskiego rekordu, który w 29 minucie meczu zdobywa gola numer 3 dla bielskiego rekordu. Oj, popędził ryzykownie Jankowski, ale Malaguti rusza, okazja do Jankowskiego, podanie nie dociera. Kaniewski zbyt lekko, bowiem piłkę przejmuje zastawnik. Lobem, piłka od słupka. Z rzutu rożnego Paweł Budniak, Jani Korpela. Czasami najlepsze są najprostsze środki. Ale chciałem pochwalić Pawła Budniaka. Tam było widać, ci, którzy na pewno widzieli teraz tą z góry, Korpela był tam sam, błąd konstruktorów. Budniak to widział, ale mógł zagrać tam tylko niekonwencjonalnie, czubkiem buta. Jak oceni przebieg tych zawodów półfinałowych w Pucharu Polski? Człowiek, no nie powiem, że bez emocji, ale z perspektywy trybun oglądał to spotkanie. No tak, trochę inaczej się ogląda mecz trybun aniżeli z ławki. Natomiast myślę, że zarówno dla ławki, jak i dla trybun był ten mecz bardzo emocjonujący, było dużo sytuacji. No i taka sytuacja na boisku była zmienna, natomiast dużo dobrego futsalu naprawdę. Paweł Budniak w zapowiedzi przedmeczowej wspominał, że o zwycięstwie i o awansie zdecydują detale. Który detal w twojej opinii, Michał, zaważył o wygranej rekordzistów? Ciężko powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że mieliśmy taką większą determinację w zdobywaniu bramek. Te bramki były takie, widać, że nie było one przypadkowe, że tak dużo było w tym takiej emocji, że chcieliśmy tą bramkę strzelić. Lubawa też miała sporo sytuacji, natomiast nie była na tyle skuteczna jak my. Myślę, że te bramki były naprawdę, mogły się podobać. W finale Białystok czy Pniewy? Wydaje mi się, że Białystok.